Witam Państwa ponownie. Dziś wybierzemy się do Europy, gdzie odwiedzimy Anglię i kilka innych krajów, podążając śladem młodego człowieka, którego kroki były zaplanowane, zanim jeszcze się urodził. W trakcie tej podróży spędzimy sporo czasu z ludźmi zapomnianymi przez społeczeństwo, mieszkającymi na ulicach wielkich miast, ale niezapomnianymi przez niego, ponieważ jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Już od roku 1877 Old Lighthouse jest miejscem, w którym mężczyźni i kobiety z ubogich dzielnic Chicago mogą poznać sekret nowego życia. Obecnie, dzięki pomocy finansowej naszych przyjaciół, misja otwarta jest w dzień i w nocy, zapewniając setkom mężczyzn, kobiet i dzieci bezpieczny nocleg, czystą odzież i pożywne posiłki. Wszystko to zupełnie za darmo. Bezpłatna jest również pomoc medyczna i dentystyczna w misyjnej przychodni. A dzięki audycjom z cyklu Wyzwolony, nadawanym obecnie w 8 językach, miliony ludzi praktycznie w każdym zakątku Ziemi mogą poznać prawdę, która przynosi wolność. Tak jak stało się to w życiu bohatera naszej dzisiejszej historii. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2839 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. U Was zawsze jest taki tłok na autostradach? Tak, zwłaszcza w godzinach szczytu. A ja mam prawo jazdy dopiero od roku. W takim ruchu chyba nie dałbym sobie rady. A czym się poruszasz po Anglii? Pociągiem albo metrem. W Londynie samochód nie bardzo się przydaje. Uważaj! Co jest? Co z tym hamulcem? Sylwia? Nic ci nie jest? Któż nie potrafi wyobrazić sobie takiego wypadku i strachu przed śmiercią, jaki mu towarzyszy? A jednak bohater tej historii się nie bał. Nie bał się tego, co przyniesie przyszłość, ponieważ wiedział, że spoczywa ona we właściwych rękach. Pragnął tylko pomagać innym, a to pragnienie oderwało go od kariery zawodowej, która zapowiadała się bardzo obiecująco i zaprowadziło do kilku miejsc co najmniej dziwnych. Prawdziwa historia Harvey'a Thomasa z klasyki Wyzwolonego już teraz na naszej antenie. Urodziłem się w Londynie w kwietniu 1939 roku. 5 miesięcy później wybuchła II wojna światowa. Mój ojciec, który był prawnikiem, natychmiast wywiózł nas, mamę i mnie, do zachodniej Anglii w obawie przed zapowiadanymi bombardowaniami stolicy. Sam poszedł do wojska, gdzie dosłużył się stopnia generała brygady. Do Londynu wróciliśmy dopiero w 1950 roku. Uczyłem się w renomowanej szkole opactwa Westminsterskiego, za którą nie przepadałem, głównie ze względu na obowiązkowe codzienne nabożeństwa. Szybko skumałem się z grupą niegrzecznych chłopaków, z którymi wyrabiałem różne paskudne rzeczy. Ale nie trwało to długo. Już w 1951 roku zacząłem chodzić na zajęcia biblijne w niedzielne popołudnia. Jak było na tym obozie, Harvey? Przyjąłem Jezusa, tato. Naprawdę? Tak. Zrozumiałem, że jestem wielkim grzesznikiem i że On za mnie umarł. To odważny krok, synu. Któryś z twoich kolegów też to zrobił? Nie. Koledzy się ze mnie śmieją, ale ja się tym nie przejmuję. Jestem zbawiony i wiem o tym. I naprawdę nic sobie z tego nie robisz? Nie, wcale. Świetnie, synu. Trzeba mieć charakter i nie bać się tego, co inni powiedzą. Przyjąłem Jezusa w 1952 roku. Miałem wtedy 13 lat. Ale przez długi czas moje życie wyglądało podobnie jak każdego innego chłopaka w moim wieku.
Dwa lata później poszedłem na spotkanie ewangelizacyjne na stadionie Wembley i dopiero wtedy zrozumiałem, że życie chrześcijańskie to coś znacznie więcej niż sam fakt przyjęcia zbawienia. Założyłem grupę młodzieżową w kościele, którą prowadziłem przez następne 5 lat. A kiedy skończyłem szkołę, złożyłem papiery do policji, bo zawsze marzyłem, żeby tam właśnie pracować. Mam tu twoje dokumenty i wyniki testów. Muszę powiedzieć, że we wszystkich poszło ci bardzo dobrze. No prawie we wszystkich. 1,90 m wzrostu, fizycznie sprawny, wysportowany. Przebiega mile w 4 minuty 20. Gra w piłkę nożną, brał udział w międzynarodowych turniejach tenisa stołowego, całkiem nieźle. Proszę pana, powiedział pan, że prawie we wszystkim poszło mi dobrze. Rozumiem, że czegoś nie zdałem. Mogę zapytać czego? Zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Miałeś już wcześniej do czynienia z tego rodzaju testami? A chodzi panu o te zakropkowane strony do sprawdzania daltonizmu? Tak. Spędziłem nad nimi sporo czasu. Te są trochę inne, ale zasada pozostaje ta sama. Będę ci pokazywał kolejne strony, a ty musisz powiedzieć, jaką liczbę tworzą kolorowe kropki. Aha. Gotowy? No to zaczynamy. 32, 14, 89, nie, 99. Masz z tym jakiś problem, Harvey? Może jestem już zmęczony. Tak, to było jednak 89. No, przykro mi, Harvey. Czyli jednak 99? Nie. No jak to? Ani jedno, ani drugie. Jeśli widzi się prawidłowo. To znaczy, że jestem daltonistą? W nieznacznym stopniu. Jesteś ślepy na kolor zielony. Ale to niestety wystarczy, żeby cię zdyskwalifikować jako kandydata do służby w policji. Bardzo mi przykro, Harvey. Gdyby nie ta jedna wada, byłbyś znakomitym oficerem. Mój ojciec chyba jeszcze bardziej niż ja przeżył to moje niepowodzenie i robił co mógł, żeby przyjęli mnie na okres próbny. Ale Bóg miał inne plany. Przykro mi, Harvey. Próbowałem na różne sposoby, ale to ostateczna decyzja i nikt się nie odważy jej zmienić. Czemu ja mam takiego pecha? Od zawsze chciałem być policjantem. Gdyby to było coś innego, nie daltonizm. No ale to, na to nie ma sposobu. A nic. Dzięki, że próbowałeś, tato. I co teraz zrobisz? Selfridges szuka zaopatrzeniowców, ale to mnie nie interesuje. No, myślę, że mógłbyś tam szybko awansować przy twoich zdolnościach organizacyjnych i przywódczych. Tylko, że mnie zupełnie do tego nie ciągnie. A tak naprawdę to oboje z mamą uważamy, że powinieneś iść na studia i zdobyć jakiś konkretny zawód. Co myślisz o prawie? No, może. Ale najpierw chciałbym zobaczyć kawałek świata. Latem wybrałem się na kontynent i przejechałem całą Europę Zachodnią, aż po Austrię. Odwiedzałem różne kościoły, w których uderzyło mnie, że cała religijność sprowadza się do pustych obrzędów bez relacji z Chrystusem. Podczas całej podróży odczuwałem bliskość Jezusa. W następnym roku znowu podróżowałem po kontynencie. Jeździłem autostopem, zaopatrzony w mały namiot. Miałem więc wiele okazji, by rozmawiać z innymi o Jezusie. Zobaczyłem targi światowe w Brukseli, zwiedziłem Belgię, Niemcy, Szwajcarię i Francję. Z namiotem na plecach i wystawionym kciukiem czułem się beztroskim turystą, dopóki byli chętni, by zatrzymać się i mnie zabrać. Więc jesteś Anglikiem. No jak ci się podoba na kontynencie? Zwiedziłeś już tyle krajów. Powiem tak. No. Europie świetnie się powodzi pod względem materialnym, ale duchowo bardzo zubożona. A Anglia? Myślę, że podobnie. Ale kiedy jesteśmy w obcym kraju, zawsze uważniej przyglądamy się innym. No to prawda. A jaka jest twoja recepta na to duchowe ubóstwo, które widzisz dookoła? Jesteś pewien, że chcesz usłyszeć odpowiedź? No jeśli ją masz, to oczywiście. Uważam, że od wieków jest tylko jedna odpowiedź na duchowe potrzeby ludzkości. Jest nią Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus mówisz. To ciekawe. Tak. Dla wielu to tylko imię. Ale ludzie naprawdę szukają czegoś więcej. Widziałem to podczas targów w Brukseli. Przychodziły tłumy, oglądali i podziwiali, ale po obejrzeniu tych wszystkich wspaniałych osiągnięć człowieka odchodzili puści.
Jezus może wypełnić tę pustkę. Jesienią 1958 roku rodzice przekonali mnie, żebym poszedł na prawo, co oznaczało 5 lat studiów, a potem jeszcze praktykę, by móc wykonywać zawód. W wolnym czasie pomagałem w organizacji dużej kampanii ewangelizacyjnej w Londynie. Po 2 latach studiów, w 1960 roku, nadarzyła się okazja, której nie mogłem zlekceważyć. Chcesz rzucić studia? Dlaczego? Bo to nie moje miejsce. Harvey, poświęciłeś już temu 2 lata. Chcę być posłuszny Bogu, tato. Zamierzasz zostać księdzem? Nie. Ale Bóg dał mi zdolności organizacyjne i chciałbym je wykorzystać, pomagając tym, którzy głoszą słowo. Wiem, że byłeś asystentem tego kaznodziei, rozumiem to. Ale żeby z tego powodu rzucać studia, to wydaje mi się pochopne. Latem przyjeżdża pewien sławny amerykański kaznodzieja na 3-tygodniową kampanię w Manchesterze. Chciałbym wziąć w tym udział. I co będziesz robił? A wszystko jedno. Jestem dobry w organizowaniu. A więc wyjeżdżasz do Manchesteru? Tak, już niedługo. Takie wydarzenie wymaga kilku miesięcy przygotowań. To samo w sobie świetna okazja do dzielenia się Ewangelią. Uważam, że rezygnując ze studiów popełniasz wielki błąd. Ale to twoje życie. Wielu ludzi nigdy nie miało okazji, by usłyszeć Ewangelię, tato. Chcę im pomóc. Spakowałem moje rzeczy w 7 walizek, wziąłem magnetofon, gramofon i parasol i wsiadłem do pociągu do Manchesteru. Przepraszam, czy mogę zapalić fajkę? Proszę bardzo. Dziękuję. Zawsze wolę zapytać, chociaż to przedział dla palących. Nie mogę się obejść bez fajki, ale pamiętam, co powiedział pewien człowiek. Zaraz, jak to było? Coś w tym stylu. Nie będzie wolności, dopóki ci, którzy nie palą, będą zmuszeni podróżować w jednym wagonie z palącymi. Może nie przytoczyłem tego dokładnie, ale... rozumiem, o co chodzi. Tak, proszę pana, tak rozumiem. Paskudny nauk. Wszystkie ubrania mi śmierdzą. Kieszenie mam wiecznie wypchane. Czernieją mi zęby i mam podrażnione gardło. I to wszystko za własne, wcale nie małe pieniądze. Skoro tak, to czemu pan tego nie rzuci? No chciałbym. Powinienem. Ale brakuje mi silnej woli. Jestem jakby trochę niewolnikiem. To jest straszne. Nie chciałbym być szczypski, ale... Daleko jedziesz? Do Manchesteru. Aha, a pewnie z daleka. Nie, z Londynu. A dlaczego pan tak myśli? No, popatrzyłem na bagaż i pomyślałem, że pewnie przejechałeś już 1000 mil. Rzeczywiście, trochę tego jest. 7 walizek, magnetofon, gramofon, no i oczywiście parasol. Sam raz na 300-kilometrową podróż. Zamierzam przez jakiś czas zatrzymać się w Manchesterze. Ach, tak. Latem znany amerykański kaznodzieja poprowadzi tam kampanię ewangelizacyjną, a ja będę pracował w jego zespole. Ale ty nie jesteś Amerykaninem. Nie. Słyszałem go na kontynencie. Niesamowity człowiek. Ale nie zamierzasz zostać księdzem, mam nadzieję. Nie. Studiuję prawo i mam praktykę w kancelarii adwokackiej. Prawo to dobrze. Solidny zawód. Tak twierdzą moi rodzice. To był ich pomysł, żebym poszedł w tym kierunku. Rozumiem, że ty masz jakiś inny. Tak. Mniej więcej to, co będę robił w Manchesterze. Podczas takich spotkań można dotrzeć do milionów ludzi, a ja chciałbym w tym pomagać. Kiedy z moimi 7 walizkami dotarłem do Manchesteru, poszedłem do głównego biura kampanii, by się zameldować i dowiedzieć się, co mam robić. No, cieszę się, że jesteś z nami, Harvey. Będziesz odpowiedzialny za stworzenie naszych ośrodków we wszystkich częściach Zjednoczonego Królestwa. Znaczy wszędzie tam, gdzie będą się odbywały spotkania ekumeniczne. Chcemy tam transmitować nabożeństwa z Manchesteru. Dźwięk będzie przesyłany liniami telefonicznymi i odtwarzany przez głośniki. Wszystko to trzeba dobrze zaplanować, zorganizować. Co oznacza, że praktycznie cały czas będziesz w podróży. Mamy nadzieję, że we wszystkich tych ośrodkach zbiorą się tłumy. Brzmi fantastycznie. Kiedy zaczynam? Zaraz, jak tylko się urządzisz. Sylwia? Tak? Oprowadź Harwaya po okolicy i powiedz mu, jak ma się dostać na swoją kwaterę. Z przyjemnością. Masz jakiś bagaż? No, tak.
Obawiam się, że nie mały. No, nie ma problemu, przewieziemy go na miejsce, tak żebyś mógł swobodnie się poruszać. Jest w holu. Ja wziąłem trochę rzeczy, bo myślałem... To? Znaczy, to jest twój bagaż tam pod ścianą? Tak. Przyjechał ktoś razem z tobą? Nie, nie. A dlaczego pan tak myśli? No, sporo tego. Myślałem, że przyjedziesz nieco mniej obciążony. Panu Wilson chciał powiedzieć, że z takim bagażem mógłbyś podróżować dookoła świata. A, za dużo, tak? Nawet na 3 osoby. Może macie rację. W końcu, kiedy Jezus wysyłał swoich uczniów w świat, by szli nauczać w jego imię, powiedział, żeby nie zabierali dodatkowych butów, czy nawet sakiewki. No, nie jesteśmy aż tak ascetyczni. Ale jednego jestem pewny. Kiedy już zaczniesz podróżować po całym kraju tak często, jak jesteś zobowiązany to robić, to twój bagaż znacznie zmaleje. A i tak będą mogły z nim podróżować co najmniej 2 osoby. Masz rację. A cieszę się, że to zaproponowałaś, Sylwia. Mogę się przysiąść? Pewnie, siadaj. Powiedz, jak to się stało, że trafiłaś do tej służby? Taka była Boża wola. Dobra odpowiedź. Jedyna, która się liczy. Pracowałam jako sekretarka, kiedy usłyszałam o tym projekcie ewangelizacyjnym. Poczułam, że Bóg chce, żebym się w to włączyła. I rzuciłaś pracę? Tak. A to tak jak ja. Po 2 latach studiów rzuciłem prawo, żeby tu przyjechać. Też chcę iść tam, gdzie Bóg mnie prowadzi. Twoja rodzina nie była zachwycona, co? Delikatnie mówiąc. A od jak dawna jesteś chrześcijaninem? Od kiedy skończyłem 13 lat. Byłem wtedy na obozie biblijnym i kiedy razem z innymi śpiewałem Zwróć swój wzrok na Jezusa, zdałem sobie sprawę, że w porównaniu z Nim wszystko inne niewiele znaczy. Jeszcze tego samego dnia jeden z doradców przyprowadził mnie do Chrystusa. I od tego czasu mam w Nim wielkiego przyjaciela. Też tak mogę powiedzieć. A Jezus mówił... Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Sylwia, jeżeli będziemy tu mieli jakiś wolny czas, to chciałbym go spędzać z tobą. Czasu wolnego rzeczywiście mieliśmy niewiele, ale spotykaliśmy się, kiedy tylko była okazja. Przez następne 5,5 roku pracowałem po 16 godzin dziennie, podróżując po całym Zjednoczonym Królestwie. Moim zadaniem było stworzenie 400 punktów w kraju. Niektóre z nich oddalone były od siebie nawet o 1200 kilometrów. Konferencja była transmitowana nawet do południowej Irlandii i północnej Szkocji. I setki tysięcy osób miało okazję usłyszeć Ewangelię. Świat jest pełen kłamstwa, a ludzie ślepo naśladują chwilowe mody. Ale Jezus powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. W tym jednym stwierdzeniu powiedział o sobie, że jest prawdą i jedyną drogą do Boga i do życia wiecznego. Mówił też: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy przyjmiesz Go jako swojego Zbawiciela, zaczniesz Go poznawać prawdę, a im lepiej będziesz znał Chrystusa, tym bardziej będziesz czuł się wolny od zakłamania świata. Biblia mówi: jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Czy już Mu zaufałeś jako swojemu Zbawicielowi? Nie ma innego sposobu, by zostać oczyszczonym ze swoich grzechów. Bóg jako zapłatę za twój grzech przyjął śmierć Jezusa. Biblia mówi: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Każdy twój grzech może zostać zmazany krwią Chrystusa. Autor psalmów napisał: tak daleko jak leży wschód od zachodu, tak oddalił Bóg nasze grzechy od nas. Czy chcesz przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela? Jeśli tak, podejdź teraz do przodu. Podczas tych spotkań 6000 osób przyjęło wiarę w Jezusa, a ja czułem się szczęśliwy, że mogłem być częścią tej pracy. Byłem tak poruszony, że pod koniec kampanii poszedłem do szefa z prośbą. To znaczy, że chciałbyś przyjechać do Stanów Zjednoczonych? Zgadza się. Mógłbym przydać się wam do czegoś? Oczywiście. O ile nie masz nic przeciwko roznoszeniu poczty. Każda praca mnie uszczęśliwi. Mam nadzieję, że się nie mylisz.
W takim razie, jeśli mówisz poważnie, postaramy się to załatwić. A co z Sylwią? No miałem wrażenie, że między wami to coś poważnego. Zaręczyliśmy się. I mamy nadzieję, że też będzie mogła przyjechać do Stanów. Pomysł może i niezły, ale zbytnio bym na to nie liczył. Wiesz, my mamy tam już pracowników, a Sylwii dźwigającej torby z pocztą raczej sobie nie wyobrażam. Szybko załatwiłem wszystkie sprawy związane z wyjazdem i dojechałem na lotnisko w Londynie na czas, gotowy, by polecieć do Stanów Zjednoczonych. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że wcześniejszy wielomiesięczny wysiłek i ostatnie gorączkowe przygotowania do wyjazdu odbiły się na moim zdrowiu i nie byłem w stanie podróżować. Czekając w hali odlotów, nagle poczułem, jakby światła zaczęły gasnąć. Straciłem przytomność, a samolot odleciał beze mnie. Obudziłem się po 4 godzinach. Czujemy się już lepiej? Przepraszam, ale muszę złapać samolot do Nowego Jorku. No może następny, chłopcze. Twój już odleciał 4 godziny temu. Jest gdzieś nad Atlantykiem. Odleciał? Nie, to straszne. Kim pan jest? Jestem lekarzem. Wezwano mnie, kiedy zemdlałeś. Ale co się właściwie stało? Z początku ludzie myśleli, że jesteś pijany, ale to oczywiście nieprawda. Nie zanieczyściłbym świątyni Bożej. No, chyba jeszcze nie całkiem ci przeszło, co? Nie piję, bo jestem chrześcijaninem, więc co mi dolega? Nie potrafię powiedzieć na pewno, dopóki nie zrobimy wszystkich badań. A tak na gorąco, to wydaje mi się, że to skutek całkowitego wyczerpania organizmu. W taki sposób Bóg dał mi lekcję, że trzeba dbać o swój organizm, który jest naczyniem w Jego służbie. Po 5 tygodniach poczułem się wypoczęty i w formie, gotowy, by ponownie wyruszyć do Stanów Zjednoczonych. Tym razem parowcem. No popatrz, nazwali go twoim imieniem. To bardzo uprzejmie z ich strony. Moim imieniem? Chyba żartujesz? No jak nie? Nazywa się Sylwania. Aha, i mam rozumieć, że specjalnie przewróciłeś się na lotnisku, żeby móc przepłynąć ocean na pokładzie Sylwanii, tak? Oczywiście na moją cześć. Ładnie to wymyśliłem, nie uważasz? Jak romantycznie. I żeby to jeszcze była prawda. A nie jest? Ciężko ci będzie wyjechać z Anglii? Dobrze wiesz, Harvey. Ale pójdę tam, gdzie Bóg poprowadzi. Będzie mi ciebie brakowało, kochana. No, ja też będę tęskniła. Ale jak natychmiast nie wejdziesz na pokład, to statek też ci odpłynie. Do widzenia. Zobaczymy się za 3 miesiące. Dobrej podróży. Postaraj się znaleźć tam dla mnie jakąś pracę. Nawet sobie nie wyobrażałem, że wszystko tak świetnie się ułoży. W centrali zapytałem, czy nie byłoby pracy dla Sylwii i okazało się, że jest. Zgodnie z naszym planem, mniej więcej 3 miesiące później przyleciała do Chicago z biletem do Minneapolis i $7 w kieszeni. 30 czerwca 1962 roku wzięliśmy ślub. Ja byłem wtedy studentem koledżu, a przez 50 godzin tygodniowo pracowałem roznosząc pocztę i zapoznając się z działalnością ich służby filmowej. Słyszałem, że zabierasz grupę dzieciaków do Chicago. Tak. Razem z Sylwią zabieramy grupę studentów i licealistów. Jedziemy do Pacific Garden Mission. Słyszałeś o niej? No tak, oczywiście. Jedna z najstarszych misji opiekuńczych w kraju. Wspaniałe miejsce. Słyszałem o nim jeszcze w Anglii i skorzystałem z pierwszej okazji, żeby tam być. Wszystko mi pokazali i jestem pod wielkim wrażeniem ich pracy. Byłeś tam z Sylwią? Tak. Przyglądaliśmy się produkcji jednego z odcinków Wyzwolonego. W ogóle bardzo nas poruszyła sytuacja bezdomnych. Także teraz, kiedy tylko możemy, wysyłamy im parę groszy. Oni wykonują świetną robotę dla Pana. No. I wszystko to ściśle w duchu Ewangelii. Pomyślałem, że dzieciakom z naszej grupy młodzieżowej dobrze by zrobiło, gdyby zobaczyły, na czym polega praca w takiej misji. Tak. To takie miejsce, które Jezus na pewno by odwiedził. Razem z 12 młodymi ludźmi pojechaliśmy pociągiem do Chicago. W szczelnie wypełnionej sali zaśpiewaliśmy i dzieliliśmy się naszymi świadectwami, po czym ja głosiłem Ewangelię. Przyszłość nikomu z nas nie jest obiecana. Więc gdybyś umarł dziś wieczorem, gdzie byś się znalazł? To najważniejsze pytanie w twoim życiu, ponieważ wieczność będzie bardzo długa. Wieczność nigdy się nie kończy. W liście do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 27 czytamy.
A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Lepiej, żebyś nie stawał na sądzie Bożym bez Chrystusa. On jest twoim obrońcą. Przez kilka lat studiowałem prawo i wiem, że nie ma lepszego adwokata niż Jezus, który był gotowy oddać swoje życie, żeby cię ratować. Biblia mówi: albowiem nie posłał Bóg Syna na świat, by sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony. Jezus przyszedł, by dać ci życie, wieczne życie. Teraz ty przyjdź do Niego. Przyjdź taki, jaki jesteś, i weź Boży dar, dar łaski i przebaczenia. Do przodu wyszło 9 mężczyzn. W wielkiej pokorze patrzyliśmy, jak Bóg trafia do ich serc poprzez nasze świadectwo. W czerwcu 1963 roku razem z żoną pojechaliśmy do Los Angeles, by pomóc w przeprowadzeniu dużej kampanii ewangelizacyjnej. I po raz kolejny zostaliśmy poruszeni, widząc, jak wielu ludzi przyjmuje zbawienie. Niedługo po tym zdarzył się ten wypadek na autostradzie, w wyniku którego trafiliśmy do szpitala. Pamiętasz podróż karetką? Tak. Cały czas byłem przytomny, mimo tej rany na głowie. To cud, że nie zginęliśmy, Harvey. No, po uderzeniu w tył samochodu z prędkością 100 km na godzinę. A nie rozumiem, dlaczego hamulce nie zadziałały? Widziałem, że naciskał na pedał. A czemu ten wóz przed nami tak nagle się zatrzymał? Nie mam pojęcia. Pewnie nigdy się nie dowiemy. No, ja mam tylko ranę na nodze, ale... Ty tak huknąłeś głową w tę szybę. Bałeś się, Harvey? Wcale. To niesamowite, Sylwia. Czułem mdłość i byłem na wpół przytomny, ale... Ale wiedziałem, że nawet gdybym umarł, to byłoby to częścią Bożego planu. No, to prawda. A teraz masz dobry przykład do kazania. O, naprawdę jest księciem pokoju. Daje nam pokój w samym środku najstraszniejszych zdarzeń. Kiedy byliśmy w Los Angeles, zaproponowano nam pracę w chrześcijańskiej stacji radiowej w Honolulu. Ja miałem być prezenterem, a Sylwia dyrektorem działu reklamy. Robiłem też program muzyczny. Okazji do przedstawiania świadectwa jest nieskończenie wiele. Nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość, ale wiemy, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. A On obiecał: wszystko współdziała ku dobremu z tymi, którzy kochają Boga, którzy zostali powołani zgodnie z Jego planem. W drugim liście Piotra, rozdział 3, wiersz 9 jest napisane: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Przyjacielu, ty też możesz otrzymać przebaczenie grzechów i pewność życia wiecznego. Jeśli chcesz przyjąć ten Boży dar zbawienia, módl się teraz z nami. Boże, jestem grzesznikiem, który potrzebuje Twojej łaski. Wierzę, że Jezus umarł za mnie, że wstał z martwych i żyje, by pomóc mi żyć dla Ciebie. Wejdź do mojego serca i życia, Panie Jezu, i zmień mnie. Modlę się w imię Twoje. Amen. A jeśli potrzebujesz pomocy w podjęciu tej tak ważnej decyzji, skontaktuj się z nami. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462. W programie numer 2839 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Harvey'a Thomasa. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon.